Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Pan wyznaczył jeszcze innych. Wyznaczył ich spośród swoich uczniów. Żeby zostać apostołem Jezusa Chrystusa, trzeba najpierw stać się Jego uczniem. Misja głoszenia dobrej nowiny została powierzona nie tylko tym 12, ale Jezus nieustannie powołuje nowych uczniów na apostołów. W tę misję wpisują się także dwaj bracia z Tesaloniki, święci Cyryl i Metody, którzy słusznie są nazywani apostołami narodów słowiańskich. Najpierw byli uczniami, rzetelnie studiowali Słowo Boże, spędzali wiele godzin na modlitwie. Obaj zresztą prowadzili życie głęboko duchowe, zamknięci w klasztornych murach. Bóg przygotował ich w ten sposób do przyszłej misji na Morawach. Niezwykła bystrość umysłu, otwartego na natchnienia Bożego Ducha, i liczne charyzmaty, jakie otrzymali od Boga, okazały się koniecznymi w przyszłej misji wśród Słowian. Co było treścią misji 72 uczniów z dzisiejszej Ewangelii, co było treścią misji cyrylo-metodiańskiej na Morawach, to samo jest także misją każdego z nas, tam, gdzie dziś posyła nas Bóg. A wyrażają to słowa: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Być skutecznym w apostołowaniu to znaczy czynić bliższym Królestwo Boże dla każdego, któremu się je głosi, czyli innymi słowy, tak głosić Królestwo Boże, aby ono rzeczywiście stało się udziałem słuchacza już tu i teraz. Słowo Boże ma ogromną moc, ale żeby przyniosło owoce, musi być głoszone w języku zrozumiałym dla ludzi. To jest istota tajemnicy wcielenia. Bóg stał się człowiekiem, aby być lepiej zrozumianym przez ludzi. Dobrze o tym wiedzieli święci bracia Cyryl i Metody, których dziś wspominamy. Pierwsze, co zrobili, zanim wyruszyli w drogę, przetłumaczyli Ewangelię na język Słowian, a następnie całą liturgię, aby nasi przodkowie mogli się modlić do Boga we własnym języku. Możemy dużo opowiadać o Bogu, ale jeśli nie będziemy mówili językiem zrozumiałym dla słuchacza i naszym całym życiem nie będziemy przybliżali Królestwa Bożego drugiemu człowiekowi, nasza misja pozostanie bezowocna.